dobry, witam ze słonecznego RODOS. Przemek został w kraju, gdyż zostaliśmy zaproszeni na premierę nowego Mercedesa, a ja mam coś dla siebie, czyli Mercedes Vito, Mercedes Żegno, Grecja, jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie Vito nie ma rdzy. Zapraszam Was na taką graciarską przygodę. Motoryzacyjna pigułka o Grecji, czyli tym, czym jeżdżą Grecy, co możemy spotkać w takich kurortach, wysepkach. Zapraszam Was serdecznie na film. Będzie ciekawie. Znalazłem też Forda K, który nie ma przeżartego wlewu paliwa. Rzadkość. To, co jest bardzo podobne w tym, jak tutaj się jeździ w Grecji, to przepisy ruchu drogowego, bardzo zbliżone do naszych, w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę, poza terenem zabudowanym śmigamy do 90. To, co mnie najbardziej zaintrygowało, to sposób bezpieczeństwa dzieci w autach. Dzieci muszą jeździć w fotelikach do uzyskania 12 roku życia i 135 cm. Co ciekawe, bardzo fajnie przepis brzmi, że do 12 roku życia dziecko nie może siedzieć z przodu. To by się przydało w Polsce. Jak widać, za mną dla każdego coś dobrego. Chciałem coś powiedzieć o przepisach ruchu drogowego. Za brak kasku na motocyklu jest 350 euro mandatu. Ale przepisy są tak skonstruowane, że wystarczy ten kask mieć przypięty do motocykla. Nie trzeba go mieć na głowie. Największy mandat? 5300 euro za brak tablicy rejestracyjnej. To jak bardzo się nie przejmują parkowaniem w Grecji. Przeszło 10 lat temu Unia Europejska zarządziła, że w każdym większym mieście w Grecji mają być sygnalizatory świetlne. No i się pojawiły, natomiast burmistrzowie poszczególnych miast stwierdzili, że te światła sprawiają, że wypadków jest coraz więcej i je po prostu wyłączyli. Na takiej wyspie jak Rodos to najlepiej jest auto wypożyczyć i to zrobić najlepiej już w Polsce. Szukać takich wypożyczalni, które nie biorą 4000 zł depozytu. Myśmy wynajęli autko, zostawiając 150 euro depozytu.